Witam, witam. Z tej strony mocny egregor. Kogo my tu mamy? Kochani, dzisiaj robimy Jana z Gliwic, John Gee, Jan Gawowski. Jak się przedstawia, Janek Kilow z Gliwic. Dlaczego robię tą typologię? Ponieważ Jan ma bardzo mocną genetykę orła. Tego się nie da, słuchajcie, nie zobaczyć, nie da się przejść obok. To jest jakby taki, mówię, no, wzorcowy, słuchajcie, genotyp. Tak samo w mimice, tak samo w wypowiedziach, w postawie mamy wszystko, co wiąże się, kochani, z orłami. Co można powiedzieć o tym zestawieniu? Kochani, mam jednego przyjaciela ze Stanów Zjednoczonych, pozdrawiam go. Robiłem mu kiedyś typologię prywatnie i powiem wam tak, nie wiedziałem, dokąd go wpiąć. I później zobaczyłem tego orła i słuchajcie, on tak, na ścianie ma orła, gdzieś tam ma wyrzeźbionego orła, gdzieś tam wszędzie i on mi tego nie pokazywał, ale doszliśmy do tego. Orły. Kim były orły? Jeśli chodzi o drzewo życia, orły miały funkcję jakby takich, można powiedzieć, mediatorów. One, słuchajcie, zbierały negatywną energię, zbierały złość, rozładowywały na napięcie, czyli to jest też osoba bardzo dobra na mediatora, tak? Uspokaja wszystko, wszyscy go jakby tak słuchają, szanują. I może być takim, słuchajcie, mediatorem. W kulturach na przykład słowiańskich, przepraszam, indiańskich, orzeł była to istota słoneczna, zwrócona ku niebu, tak? No właśnie, w przeciwieństwie do, kochani, w przeciwieństwie do jaguara, tak? Który był istotą ziemską. Orły są istotami, które są ponad wszystko, tak? Orzeł symbolizuje przede wszystkim zwycięstwo, dominację dobra nad złem, dominację, słuchajcie, świata duchowego nad światem materialnym, nad światem ciemności, tak? Przede wszystkim światła, zwycięstwo światła nad ciemnością. No właśnie, ptak był też symbolem uznawany przez wiele plemion, zarówno Europy, Azji, Ameryki Północnej, Południowej. Tego jest naprawdę, słuchajcie, naprawdę mnóstwo. No nie będę wam opowiadał o życiu orłów, tak, ponieważ to jest geneza, ich dorastanie też nie jest łatwym. Może dlatego też ludzie z taką rzadką genetyką mają też w życiu ciężko, ponieważ orzeł w wieku około 30 lat staje, słuchajcie, można powiedzieć, nad przepaścią, tak? Ma dwa wyjścia: albo połamać sobie ten nos, męki są okropne, tak? I przeżyć to, ponieważ wyrośnie mu nowy, tak? Nos, dziób, przepraszam, tak? Albo po prostu umrzeć. No i to jest też siła charakteru, silne, słuchajcie, przeżycie. Albo przeżyje tą traumę, albo będzie po nim. Także to jest takie, no mówię, bardzo, bardzo, bardzo mocne, bardzo znamienne. Orły też mają taką cechę, że niczego się nie boją, tak? Niczego się nie boją, ponieważ, no wiecie, to jest król przestworzy, tak? Jeżeli jakiś tam ptak wlecie mu, czy kawka, czy coś tam go dziobie, on po prostu zwiększa pułap, w ogóle się tym nie przejmując. Jak go dziobią, plują na niego, to też może być pokazane w życiu codziennym. Także podnosi wibracje i wszyscy, którzy atakują, odpadają go, tak? Czyli bardzo mocna psychika, tak? Ja bym mógł tak jeszcze długo, długo, długo mówić, ale no mówię też. Też tak mówię pokrótce, bo bardzo rzadkie, bardzo rzadkie, bardzo rzadka genetyka. Mam tylko jednego kolegę właśnie ze Stanów, także pozdrawiam pana Janka.
Fajnie, fajnie, fajnie mówię, że mi się udało znaleźć kogoś takiego, bo no nie ma tego, nie ma tego, ludzi z taką genetyką nie ma dużo. Także pozdrawiam Was i zapraszam na kanał Mocny Egregor na YouTubie, tam też opowiadamy dużo, dużo ciekawych rzeczy. Także pozdrawiam Was, kochani.